Ksiądz Stanisław Małkowski, pan Wojciech Sumiński. Pan Wojciech Sumiński to już jest weteranem i półkanadyjczykiem, prawda, bo to jest jego trzeci pobyt tutaj u nas w Toronto. Udało się nam naprawdę i to właśnie głównie dzięki zabiegom pani Anny Łabieniec, redaktorki Mergulisza, tutaj księdza Stanisława do nas ściągnąć. Zabiegaliśmy o to już naprawdę parę długich lat, ale zawsze coś tam wypadało i wreszcie z pomocą Bożą udało się za ocean księdza Stanisława ściągnąć. Spotkanie dzisiejsze będzie prowadziła pani Ania, której oddaję głos, bo ja lubię dużo gadać, także tym razem obiecuję, że nie będę gadał. Oddaję głos i zamieniam się w słuch oczywiście. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. To wszystko prawda, co powiedział Bartek Chabrowski. Faktycznie długo zabiegaliśmy o wizytę księdza Małkowskiego. Dzięki wstawiennictwu Wojtka, jego opiece w podróży, udało nam się księdza tutaj sprowadzić. Wczoraj odbyła się msza święta. Nie wiem, niektórzy z Państwa może mieli okazję uczestniczyć przy Davenport w parafii Matki Boskiej. Po raz pierwszy na ziemi kanadyjskiej ksiądz Małkowski, kapelan Solidarności, legendarny kapelan Solidarności, działacz antykomunistyczny, charyzmatyczny kaznodzieja, duszpasterz, odprawił mszę u nas w Toronto. Jeszcze kilka mszy będzie miał okazję odprawić w okolicach Toronto, będzie kilka spotkań w mniejszych miejscowościach tutaj dookoła GTA. Mamy nadzieję, że z pożytkiem tutaj dla tutejszej Polonii, że długo będziemy te spotkania wspominać. Bardzo proszę, usiądźcie. Mamy dzisiaj wyjątkową okazję posłuchać świadectwa naocznego świadka, uczestnika wydarzeń Powstania Solidarności, prześladowań, jakich doświadczyło duchowieństwo, działacze społeczni tego okresu, twórcy Solidarności. Gościliśmy niedawno pana Wyszkowskiego, który opowiadał nam wiele o tamtych czasach, o tamtych sytuacjach. Ksiądz Małkowski był bardzo, bardzo narażony na niebezpieczeństwo. Był wieloletnim przyjacielem księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, który zginął straszną śmiercią, jak wiemy, męczeńską. Bardzo cieszymy się, że będzie kanonizowany prawdopodobnie niebawem. Słyszeliście Państwo pewnie o cudzie, który się niedawno wydarzył i który będzie podstawą do kanonizacji, jeżeli oczywiście władze kościelne to potwierdzą, zatwierdzą. Wszyscy oczywiście na to czekamy z utęsknieniem. Dzisiaj będziecie Państwo mogli posłuchać więcej na temat księdza Jerzego Popiełuszki i jego dzieła. Wojciech Sumiński jest autorem drugiej już z kolei książki poświęconej prawdziwym okolicznościom śmierci księdza Jerzego. Poprzednią książkę mieliście Państwo okazję już kupić, natomiast to jest książka, która nie miała jeszcze premiery. My tutaj w Toronto mamy ją pierwsi w ręku. Za chwilę Wojciech Sumiński opowie nam, jakie nowe fakty udało mu się w tej książce zawrzeć i jaka atmosfera po 30 latach od tej zbrodni towarzyszy nadal temu śledztwu i temu wydarzeniu. 19 października będziemy mieli 30. rocznicę śmierci błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Co wiemy o tym wydarzeniu? Za chwilę usłyszycie Państwo, że to, co wiemy oficjalnie, jest bardzo dalekie od prawdy. Oddaję w tej chwili mikrofon Wojtkowi. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak sobie myślę, że może powinniśmy zacząć od modlitwy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak się to znaczy? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień dobry Państwu. Może zacznę od takiego pytania. Czy jakiekolwiek znaczenie ma to, co tak naprawdę zdarzyło się z oficerami polskimi w Katyniu? Przez kilkadziesiąt lat dopominaliśmy się prawdy o tym. Czy ma jakiekolwiek znaczenie to, czy pan pułkownik Okniński był bohaterem, czy zdrajcą? Czy ma to jakieś znaczenie, kim byli tak naprawdę żołnierze wyklęci? Czy ma wreszcie znaczenie to, czy Polacy, jak są coraz częściej przedstawiani, byli nazistami, czy nie byli nazistami? Jeżeli odpowiedź na te wszystkie pytania, które tak retorycznie, troszkę prowokacyjnie zadałem, ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli uznamy, że odpowiedź na te pytania nie może być odpowiedzią negatywną, no to nasz pobyt tutaj z księdzem Stanisławem ma sens. Bo czym tak naprawdę była zbrodnia popełniona na księdzu Jerzym, błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce? Od tego proponowałbym zacząć nasze spotkanie w roku, w którym mamy 30. rocznicę tej śmierci. W roku, w którym wydaje się, wielu, zdecydowanej większości opinii publicznej, wydaje się, że tak naprawdę wszystko wiemy o tej sprawie, ale w roku, w którym tak naprawdę poza tym, jak ksiądz Jerzy został, gdzie i kiedy został prowadzony, nie wiemy nic. Opinia publiczna nie wie nic. Ania wspomniała tutaj na wstępie o tym, że 19 października mija 30. rocznica śmierci, ale nawet tej daty nie możemy być pewni. Nawet tej daty. Nie mówiąc o wielu innych faktach. Wiemy tylko, że 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy został uprowadzony, ale kiedy został zamordowany, tego nie wiemy. Dlaczego ta sprawa jest tak ważna? Tu nie chodzi tylko, w cudzysłowie biorę słowo tylko, o śmierć kapłana, nawet świętego kapłana, jakim był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ta sprawa ma wymiar wielowątkowy i sięga do czasów dzisiejszych. To nie jest historia, jak już tutaj pewnie Państwu mówiłem, to jest coś, co wciąż trwa. Świadczą o tym zagadkowe śmierci osób, które interesowały się wyjaśnieniem tej sprawy przez wiele, wiele lat. Dwóch petfenurków, którzy złożyli zeznania podważające wersję toruńską, dwóch rybaków, którzy złożyli wersję podważającą wersję toruńską, kilku innych świadków, grożenie wielu, wielu innym osobom, zagadkowa śmierć brata, żony brata księdza Jerzego Popiełuszki i wiele, wiele innych wydarzeń, o których tutaj myślę będzie czas, żebyśmy powiedzieli. Całkiem niedawno, bo kilka miesięcy temu mogliśmy patrzeć, jak wyglądał pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego. Msza święta w katedrze, przemówienie prezydenta Polski, w jednym szeregu wymieniani generał Kiszczak, generał Jaruzelski i w jakiejś mierze także ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mowa pana prezydenta zbiegała się do tego, że pan Jaruzelski był patriotą, kochał Polskę, kochał swoją ojczyznę. Droga wykazania tego patriotyzmu była może inna niż działaczy opozycji solidarnościowej, ale tak naprawdę wszyscy chcieli dobrze dla Polski. Generał Kiszczak chciał dobrze dla Polski, Jerzy Urban chciał dobrze dla Polski, Wojciech Jaruzelski chciał dobrze dla Polski. No niemalże tak samo dobrze dla Polski chcieli jak ksiądz Jerzy Popiełuszko. Retoryka zbiegająca się do tego, że być może wszyscy oni będą gdzieś tam kiedyś w cudzysłowie czy bez cudzysłowia niemal tak świętymi jak ksiądz Jerzy. Tak? Kiszczak, Jaruzelski, Urban. No sytuacja, która absurd to nie jest to słowo. To nie jest to słowo. To jest słowo zdecydowanie za małe. Mnie to nie dziwi, że takie słowa wypowiada Bronisław Komorowski, człowiek, o którym tutaj Państwu mówiłem na tej sali w grudniu ubiegłego roku podczas naszego spotkania dość dużo. Sytuacja tamtej pory
zmienia się jak w kalejdoskopie. Ja wiem coraz więcej o Bronisławie Komorowskim. Na przełomie roku będę niezbite dowody na temat, kim jest pan prezydent Komorowski, publikował. No i będą to dowody, które myślę, że w sposób jednoznaczny powinny otworzyć oczy opinii publicznej w Polsce, nie tylko w Polsce, że miejsce pana prezydenta nie jest ani w parlamencie, ani na tym stanowisku, które pełni, tylko mówiąc krótko, w miejscu odosobnienia. Jest kamera na sali, wiem co mówię. Liczę na to, że pan prezydent stawi się w sądzie, gdzie będę mógł zacząć prezentować swoje dowody, a później będę je prezentował w książkach. Oczywiście, jeżeli będzie mi to dane, jeżeli w tak zwanym międzyczasie niewidzialna ręka nie zadziała w sposób taki bądź inny. Chciałbym jednakowo zacząć od sprawy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, 30. rocznica tragicznych wydarzeń. Wiemy wszyscy o tym, że ksiądz Jerzy będzie niebawem z całą pewnością ogłoszony świętym. Już jest świętym, ale zostanie to po prostu w sposób jednoznacznie pokazane i ogłoszone. Natomiast wciąż nie wiemy, jak ksiądz Jerzy został zamordowany. Został zamordowany, ja to w książce Lobotomia 3.0, 30 lat Holokaustu, prawdy jego śmierci, pokazuję przez środowisko związane albo wywodzące się wprost przez Wojskowe Służby Informacyjne. Środowisko, które w tamtym czasie współdziałało z GRU, organizacją, jak Państwo zapewne wiecie, dużo silniejszą i bardziej bezwzględną nawet niż KGB. Oficerowie GRU byli na miejscu prowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki, cały czas byli przy tak zwanych poszukiwaniach, które tak naprawdę nie były żadnymi poszukiwaniami, tylko służyły wyłącznie zaciemnianiu sprawy od samego początku do końca. Już na samym początku, gdy tylko ktoś zbliżył się do wskazywania pewnych dowodów, że był to jeden wielki teatr zrobiony na użytek opinii publicznej, już na samym początku tej sprawy interweniowano, niszcząc takie osoby, a później to niszczenie trwało przez wiele, wiele lat. Ono zaczęło się od zamordowania dwóch oficerów Biura Śledczego MSW, pułkownika Trafalskiego i majora Piątka, którzy stali się dysponentami wiedzy tajnej, ściśle tajnej, a która w pewnym momencie zaczęła być dla nich groźna. No i w kilka tygodni po pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki zginęli, zajechała im drogę ciężarówka ze żwirem, zginęli wraz z kierowcą. Kierowca tak naprawdę nigdy nie poniósł tego czynu konsekwencji. Takich śmierci przez kolejne lata, aż do czasów dzisiejszych, było znacznie, znacznie więcej. Ja pamiętam swoją rozmowę z jednym oficerem z zespołu śledczego prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Rozmowa miała miejsce nie w latach 90., nie 10 lat temu, tylko 2 lata temu, gdy ten twardy policjant, nazywa się Jan Samborski, który miał pełną wiedzę o pewnych wydarzeniach i zgodził się, żeby tę wiedzę potwierdzić przed sądem. Dzień przed tą sprawą sądową do mnie dzwoni i mówi, że śmiertelnie zagrożono jego najbliższym, a ma 100% wiedzę, że ludzie, którzy to zrobili, nie żartowali i nie blefowali. I ten twardy policjant, który sam o sobie zapewne tak myślał, ja też myślałem, że takim jest, po prostu miał łzy w oczach, ale mówi, żebym go zrozumiał, że nic nie będzie pamiętał. Natychmiast stracił pamięć i nie może do pewnych wydarzeń wracać, bo życie ma się tylko jedno, dzieci ma się tylko jedne i żebym go zrozumiał. Takich sytuacji, proszę Państwa, było znacznie więcej. One są cały czas udziałem osób, które próbują pokazać, jak wyglądała ta sprawa, tak jak mówię. Nie tylko, przy czym słowo tylko biorę w cudzysłów, nie tylko ze względu na błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, bo męczeństwo kapłana, świętego kapłana było ogromne. Najprawdopodobniej trwało nie kilka godzin, tylko kilka dni, więc jest to męczeństwo wielokrotnie większe niż się opinii publicznej wydaje. Natomiast nie można zrozumieć najnowszej historii Polski bez wyjaśnienia tej sprawy. Ta sprawa jest kamieniem węgielnym wydarzeń, które nastąpiły w roku 85 i które doprowadziły do Okrągłego Stołu, a następnie które doprowadziły do powstania III RP zwanej PRL-em BIS. To wszystko zaczęło się tak naprawdę na kanwie śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, bo bezpośrednio po tej śmierci panowie Geremek i Mazowiecki usiedli do stołu z panami Kiszczakiem, Rakowskim i Jaruzelskim i rozpoczął się podział Polski.
rozpoczął się podział Polski niczym wielkiego czerwonego sukna opisanego w rozmowie między Bogusławem Radziwiłłem a Andrzejem Kmicicem, że to takie jedno wielkie czerwone sukno, rwijmy, ja żeby jak najwięcej zostało w rękach. To się nie wydarzyło w roku 89. W roku 89 mieliśmy tylko kulminację, finał. To się zaczęło zaraz po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki na kanwie tej zbrodni. Mówiąc krótko, wyjaśniając tę zbrodnię, tak od początku do końca, kto zabił, dlaczego zabił, w jaki sposób wyglądał mord, jak następnie przez wiele lat tuszowano wszystkie elementy śledztwa związanego z tą zbrodnią, w jaki sposób niszczono ludzi, którzy próbowali dowiedzieć się prawdy, jakie były związki osób, które brały udział w zamordowaniu bądź ukrywaniu okoliczności związanych z zamordowaniem księdza Jerzego Popiełuszki. Jeżeli tego wszystkiego się nie wyjaśni i pokaże, nie będzie można tak naprawdę zrozumieć, dlaczego Polska wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego jesteśmy w takim punkcie, a nie innym. O tym wszystkim piszę w książce, którą do Państwa przywiozłem, która swoją premierę będzie miała dopiero za kilka dni w kościele świętego Stanisława Kostki. Opisuję tam moje spotkanie z księdzem prymasem Józefem Glempem, o którym no, nie mówiłem chyba nigdy, aż gdzieś o nim napomykałem, natomiast nie mówiłem o nim w szczegółach. Spotkanie niezwykłe, które miało miejsce w roku 2005 w obecności prokuratora Andrzeja Witkowskiego i księdza biskupa Kiernikowskiego, do niedawna biskupa Siedleckiego, a dzisiaj biskupa Legnickiego. W trakcie tego spotkania ksiądz prymas, ono miało trwać 30 minut, trwało 6 godzin, miało być przy kawie, było z obiadem i deserem. W trakcie tego spotkania ksiądz prymas wielokrotnie ocierał oczy chusteczką, wydawał się być bardzo wzruszony. Dlaczego w ogóle do tego spotkania doszło? Ja wiedziałem, że ksiądz prymas to nie był ten ksiądz prymas, którego Państwo znacie w filmu Popiełuszko, wolność jest w nas. Wiedziałem, że ksiądz prymas w stosunku do księdza Jerzego popełnił wiele straszliwych błędów. Kiedy ksiądz Jerzy wracał z Pałacu Mostowskich, wracał z podniesioną głową, mówiąc, możecie ze mnie szydzić, możecie mnie rozbierać do naga, ale tak naprawdę nic mi zrobić nie możecie, bo mam Pana Boga. A kiedy wracał z Pałacu Prymasowskiego, to jechał do swoich przyjaciół na ulicy Generała Zajączka w Warszawie. Ci z Państwa, którzy znają topografię Warszawy, wiedzą, że to jest ulica przyległa do kościoła świętego Stanisława Kostki. Tacy Państwo Janiszewscy byli lekarzami, ksiądz Jerzy u nich się leczył, był słabego zdrowia, jadał obiady, zwierzał im się. Oni byli dla niego taką matką i ojcem w Warszawie. Wracał do nich z Pałacu Prymasowskiego, siadał na krześle i na podłogę leciały mu łzy wielkości grochu, pytał, czemu mój ojciec mi to robi. Czemu prymas mi to robi? Nie rozumiał, dlaczego prymas go traktuje tak, a nie inaczej. A jak traktował księdza Jerzego ksiądz prymas? Mówił, ja wyślę księdza na wieś bez prawa głoszenia kazań. Ksiądz jest karierowiczem, księdzu nie chodzi o robotników. Ksiądz wykorzystuje tych ludzi. Ksiądz jest cyniczny i podły. Mówił bardzo ostre rzeczy w stosunku do księdza Jerzego, w sposób bardzo napastliwy i bardzo ostry. Dlaczego? To nie kto inny jak ksiądz prymas doprowadził do tego, że ksiądz Jerzy nie spotkał się z Ojcem Świętym w 83 roku, na czym zależało i Ojcu Świętemu, i księdzu prymasowi. To nie kto inny jak ksiądz prymas odebrał księdzu Jerzemu duszpasterstwo środowisk lekarskich 18 października 84 roku, jeden dzień przed uprowadzeniem. To wreszcie nie kto inny jak ksiądz prymas zakazywał lorytanką z Rembertowa chodzenia na msze za ojczyznę i przyjmowania księdza Jerzego. Zresztą lorytanki ostentacyjnie ten zakaz łamały. Było wiele takich sytuacji, one ciągnęły się przez wiele miesięcy. Mówiąc krótko, cierpienie księdza Jerzego zaczęło się na wiele miesięcy przed śmiercią. Ksiądz był coraz bardziej osaczony, coraz bardziej osamotniony, coraz bardziej nie rozumieli go jego zwierzchnicy, a on nie rozumiał ich, dlaczego oni to robią. Czemu prymas to wszystko robił księdzu Jerzemu? Dlatego, że docierali do niego księża, nie tylko księża, także osoby cywilne, ale docierały osoby, którym ksiądz prymas ufał. I te osoby przedstawiały księdza Jerzego Popiełuszkę właśnie w ten sposób, że jest to karierowicz, cynik, człowiek małego pokroju, który tak naprawdę wykorzystuje robotników do budowania swojego rozgłosu, do dbania wyłącznie o swoją karierę i tak dalej, i tak dalej. Docierali do niego tacy ludzie jak ksiądz Andrzej Przekaziński, do którego ja kiedyś przyjechałem z kamerą robić film o księdzu Jerzym. On mi w pierwszym zdaniu mówi, żeby wyłączył kamerę, w drugim mi mówi, niech pan nie wyjaśnia tej sprawy, zostawcie to, ja chcę doczekać beatyfikacji Jurka. Jak wy zaczniecie się w tym grzebać, nigdy nie będzie beatyfikacji. Ja wtedy tłumaczyłem księdzu Andrzejowi, czemu ksiądz mówi takie głupstwa. Prawda wyzwala.
co prawda może zaszkodzić. Czemu może zaszkodzić? Rozstaliśmy się mając inne zdania, ale ja mimo wszystko myślałem, że ksiądz Andrzej Przekaziński chce dobrze, tylko błądzi. Dwa lata później pan publikuje dokumenty, z których wynika, że Andrzej Przekaziński to agent Służby Bezpieczeństwa, pseudonim Kustosz, który donosił na księdza Jerzego, swojego przyjaciela. Tak samo ksiądz profesor Czajkowski, wtedy bardzo medialny ksiądz, który za każdym razem, gdy występował w telewizji, a występował bardzo często, to zawsze mówił, że ci, którzy próbują tutaj szukać jakiegoś drugiego dna w tej sprawie, to tak naprawdę wrogowie Kościoła, którzy chcą szkodzić procesowi beatyfikacyjnemu. I co się okazuje po jakimś czasie? Ksiądz Czajkowski, kolejny agent Służby Bezpieczeństwa. Takich agentów było całe mnóstwo. Oni docierali do księdza prymasa i wyrabiali straszny wizerunek w oczach księdza prymasa, wizerunek księdza Jerzego Popiełuszki. Wizerunek nie mający nic wspólnego z prawdą, ale niestety ksiądz prymas tym ludziom ufał. I wierzył, że oni mówią prawdę. W efekcie traktował księdza Jerzego w sposób straszny. I ja o tym wiedziałem w roku 2005, gdy z prokuratorem Witkowskim szliśmy do prymasa. Wiedziałem jednocześnie, że jeżeli będę publikował materiały, to mogę za chwilę stać się w cudzysłowie wrogiem Kościoła, bo zostanie uruchomiona cała agentura WSI i SB, ale przede wszystkim WSI, która mnie zniszczy. Jeżeli do tej agentury dojdzie głos księdza prymasa, na przykład w takim stylu, ci, którzy tutaj znowu grzebią w tej sprawie, to wrogowie Kościoła, no to tak naprawdę nie zostanie ze mnie proch i pył. Dlatego doprowadziliśmy do spotkania z księdzem prymasem, w wyniku którego ja chciałem przekonać księdza prymasa, że nam nie chodzi o nic innego, jak tylko o prawdę, żeby ksiądz nie traktował nas jako wrogów, bo chodzi nam tylko o prawdę. I tak odbyło się to spotkanie, o którym tu Państwu powiedziałem. Miało trwać 30 minut, trwało 6 godzin. Pod koniec tego spotkania, gdy prymas był bardzo wzruszony i po raz kolejny ocierał oczy chusteczką, podszedłem do niego i pytam: księże prymasie, czy możemy w takim układzie liczyć, że ksiądz poprze mnie i kilka innych osób, które będą pokazywały, jak wyglądała prawda o tej historii. Będzie reportaż telewizyjny, będzie książka, będą artykuły. Ksiądz prymas mnie przytulił jak syna i mówi: oczywiście, że pana poprę, bo trzeba popierać prawdę, a ja w tej chwili wiem, jak wygląda prawda. Kilka dni później była msza rocznicowa dotycząca śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, na kolejną rocznicę, 19 października 2005 rok. Na mównicy był pan Lech Kaczyński. Ksiądz prymas zaczyna wygłaszać homilię. No i mówi, przypomina sylwetkę księdza Jerzego, po czym płynnie przechodzi do czasów dzisiejszych. I mówi mniej więcej takie słowa: trzeba doceniać tych, którzy, szanować może wysiłki tych, którzy poszukują prawdy w tej sprawie. Na pewno mają dobre intencje i szlachetne zamiary, ale tak naprawdę błądzą, bo w tej sprawie wszystko zostało wyjaśnione. Ich wysiłki są nie tylko bezcelowe, ale i bezsensowne. W taki oto sposób ksiądz prymas poparł mnie i kilka innych osób, które próbowały pokazać tę sprawę. Nie zaatakował nas, nie nazwał nas wrogami Kościoła, ale jednocześnie na pewno nie było to poparcie. Dlaczego ksiądz prymas zareagował w taki sposób? No ja nie mam żadnych wątpliwości, że dotarli do niego kolejni ludzie, którzy być może przedstawili prokuratora Witkowskiego, być może mnie, że jesteśmy, nie wiem, oszołomami, wariatami albo Bóg wie kim innym. Taki los spotykał w zasadzie każdą osobę, która dotykała tej sprawy. Pamiętam, że kiedy pojechałem do Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, do Andrzeja Urbańskiego, prezesa telewizji w roku 2007 i do Sławka Jóźwika, który wtedy był dyrektorem Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, i mówię: słuchajcie, teraz, kiedy można robić w telewizji dobre rzeczy, musimy zrobić film o tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki, pokazać prawdę. Pamiętam ich reakcję. Witkowski, przecież to wariat. Pół roku zajęło mi przekonywanie ich, że to żaden wariat, tylko człowiek, któremu wyrobiono opinię. 300 spraw prokuratorskich, 300 zwycięstw. Sprawy o zbrodnie, nie jakieś błahe sprawy. Ani jednej procesowej porażki. Nie ma drugiego takiego prokuratora w Polsce, który by był tak skuteczny, a jednocześnie ja w swoim życiu niewielu spotkałem ludzi tak uczciwych, jak prokurator Witkowski. A mimo to wyrobiono mu straszny wizerunek. Zajęło mi sporo czasu, żeby przekonać ich do tego, że warto ten film zrobić. No, udało się podpisać umowę, film miał zostać zrealizowany. Napisałem scenariusz, zmieniły się władze w telewizji, scenariusz poszedł na półkę. Dotarłem też do pana Jarosława Kaczyńskiego. Rozmawialiśmy na ten temat przez długi czas, ja i prokurator Witkowski. Po roku sprawdzania odbyła się ostateczna rozmowa, w której pan Jarosław Kaczyński, wówczas premier, mówi Andrzejowi Witkowskiemu: no panie premierze, panie prokuratorze, sprawdzałem pana
bardzo, ale to bardzo szczegółowo, bo wie, jak ważna jest ta sprawa. Ta sprawa może zmienić bieg historii Polski. I po roku sprawdzenia wiem jedno. Jest pan jedyną osobą, która może tę sprawę wyjaśnić. Docierali do mnie różni ludzie, którzy mi różne rzeczy o panu mówili. Wszystko to weryfikowałem i dziś wiem na pewno. Pan to śledztwo musi dokończyć. To jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Andrzej Witkowski wtedy opowiedział: dziękuję panie premierze w imieniu własnym i w imieniu służby. A pan premier odpowiedział: jesienią tego roku, a był to rok 2007, wróci pan do tej sprawy. Jesienią 2007 roku premier już nie mógł spełnić swojej obietnicy, bo już nie rządził, rządziła Platforma Obywatelska. Żeby państwo w tej zajawce, bo chciałbym oddać głos księdzu Stanisławowi, który jest pierwszy raz u państwa, opowiedzieć o jeszcze jednym wydarzeniu, jeżeli będzie czas i taka wola, to wrócimy do tego wszystkiego w szczegółach. Do tego i może nie tylko do tego. O jeszcze jednym wydarzeniu. Sądzę się z Waldemarem Chrostowskim. W roku 2011 sprawa trafia do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy zwraca się o wszystkie dokumenty ze śledztwa. Nie ma wyższej instytucji w Polsce, która może rozstrzygać, co jest prawdą, a co fałszem. To jest Sąd Najwyższy. Sąd nad wszystkimi innymi sądami. I co się okazuje? Okazuje się, że dokumenty z tego śledztwa trafiły do zbioru zastrzeżonego. Mówiąc krótko, zbiór zastrzeżony to jest takie miejsce, gdzie miesza się sprawy quasi-historyczne i sprawy dotyczące czynnej agentury. Mówiąc krótko, agenci polscy, dane o polskich agentach, są umieszczone w zbiorze zastrzeżonym, do którego ma dostęp naprawdę bardzo, ale to bardzo wysublimowane grono, można je policzyć na palcach jednej ręki. Mówiąc krótko, jeżeli chce się ukryć prawdę o kimś, o jakichś ciemnych stronach z przeszłości takiej, a nie innej osoby, wrzuca się dokumenty do zbioru zastrzeżonego, z którego to zbioru nie można ich potem wydobyć, bo wydobywając, kto zacznie oglądać materiały ze zbioru zastrzeżonego, może także zapoznawać się z materiałami dotyczącymi czynnej agentury. Mówiąc krótko, ukrywa się w ten sposób osoby, których przeszłość jest opatrzona klauzulą najwyższej tajności. I do takiego zbioru zastrzeżonego trafiły dokumenty ze śledztwa dotyczącego śmierci księdza Jerzego Popiełuszkę. W efekcie Sądowi Najwyższemu odmówiono dostępu do zapoznania się z aktami tej sprawy. To jest jedyna znana mi sprawa, a jako dziennikarz śledczy przepracowałem niemal 20 lat, jedyna znana mi sprawa, w której Sądowi Najwyższemu, najwyższemu organowi w Polsce, który może rozstrzygać, co jest prawdą, a co fałszem, odmówiono wglądu do dokumentów ze śledztwa. Taka to jest sprawa. Taka to jest sprawa. To tak może tytułem wstępu, żebyście państwo zrozumieli, o czym mówimy. Nie mówimy tylko o wydarzeniu historycznym, które miało miejsce 30 lat temu. Ksiądz Jerzy był wspaniałym kapłanem, był świętym, jest świętym, ale tak naprawdę wydarzyło się to wszystko 30 lat temu. Możemy to zaklasyfikować jako wydarzenie historyczne. Otóż nie, to nie jest wydarzenie historyczne. To jest, to wszystko dzieje się tu i teraz. Ta sprawa nie została zamknięta, ma wpływ na wiele wydarzeń i na wiele ludzkich losów. Święty Jan Paweł II powiedział, że prawda o męczeństwie księdza Jerzego, okolicznościach jego śmierci, motywach, ludziach to zaangażowanych powinna być ujawniona. Jeżeli teraz panuje duża obojętność w społeczeństwie, ale także w Kościele, gdy chodzi o duchownych, gdy chodzi o hierarchów, i przyjmuje się dosyć powszechnie, że ta prawda, która została, w cudzysłowie prawda, ujawniona w czasie procesu toruńskiego, powinna być przyjęta, a poszukiwanie jakichś innych okoliczności, które by ją podważały, nie jest słuszne, do niczego dobrego nie może doprowadzić, trzeba się powstrzymać jakiejkolwiek oceny. Beatyfikacja się dokonała, kanonizacja prawdopodobnie się niedługo dokona, czego więcej nam potrzeba. Podstawy do orzeczenia świętości księdza Jerzego były i są wystarczające, to fakt. Proces beatyfikacyjny zakończył się po stwierdzeniu i motywów, i faktu oddania życia za wiarę przez kapłana męczennika, którego śmierć była potwierdzeniem orędzia, które głosił, i to orędzie zostało ogólnie zaakceptowane. Znaczy nie podważano treści w czasie procesu beatyfikacyjnego, jego kazań, które
wygłaszone, są publikowane i każdy może je przeczytać. Są całkowicie zgodne z Ewangelią. Jest to zastosowanie Ewangelii Prawa Bożego do spraw społecznych, narodowych, publicznych, politycznych. Ksiądz Jerzy, gdy głosił swoje kazanie i pełnił posługę kapłańską świętego Stanisława Kowski w tych miejscach, gdzie był zapraszany, spotykał się wielokrotnie z zarzutem mieszania się do polityki. Do tego zarzutu od czasu do czasu różni biskupi w swoich kazaniach czy autorzy publikacji katolickich, w pismach katolickich ukazujących się u nas i czytanych się odnoszą i wykazują nonsens zawarty w takim zarzucie mieszania się do polityki, z którym ksiądz Jerzy się spotyka. Ja się zresztą też spotykam. Jeżeli ktoś mówi ten zarzut i wraca się tyłem oburzony, prawda, to odpowiedź jest niemożliwa. Natomiast jeżeli ktoś podejmie jakąkolwiek rozmowę, no to staram się odpowiadać w skrócie tak. Gdy ksiądz Piotr Skarga na początku XVII stulecia wygłosił kazania sejmowe, spotykał się również z podobnym zarzutem, że się miesza do polityki, odpowiadał. Rzecze kto? Ksiądz się wdawa w politykę, wdawa i wdawać się winie nie w rząd jej, ale w zatrzymanie, aby jej grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły. I druga wypowiedź odnosząca się do tego zarzutu. Mniejszy to grzech jest człowieka zabić niż na stanowieniu prawa pobłądzić, bo na złe prawo długo będzie ciało i dusze ludzkie zabijało. A kto stanowi prawo? Stanowią prawo politycy. A kto tych ludzi wybiera, jeżeli system opiera się na pewnych zasadach demokratycznych? No, obywatele. A jeżeli ci obywatele teraz sądzą, że do polityki nie trzeba się mieszać, no to na podstawie jakich kryteriów wybierają ludzi, którzy potem stanowią prawo i egzekwują, pełnią różne ważne funkcje w społeczeństwie i w państwie? Na zasadzie, że ktoś mi się podoba, a ktoś mi się nie podoba. W jaki sposób można takie postawy emocjonalne, zresztą często zupełnie irracjonalne, ukształtować? Za pomocą tworzenia negatywnego PR-u dla ludzi dobrych, a pozytywnego PR-u dla ludzi złych. Jeżeli w kółko się mówi w środkach społecznego przekazu nazywanych słusznie środkami mętnego nurtu albo głównego ścieku, jeżeli w tych mediach wciąż się mówi źle o ludziach dobrych, a wciąż się mówi dobrze o ludziach złych, a ludzie czy to z lenistwa, czy z braku czasu nie sięgają po inne środki. No owszem, 2 godziny przed telewizorem poświęcą, natomiast 15 minut na czytanie prasy niezależnej czy katolickiej już nie mają, to ich rozeznanie, ich wiedza opiera się na tym, co zobaczą na ekranie telewizora, czy usłyszą z tych zakłamanych mediów. I taki jest rezultat, że na przykład znacznej większości ludzi według sondaży, może to się zmienić, ale teraz, ma zaufanie do prezydenta Komorowskiego. Owszem, zaufanie do byłego premiera pana Donalda Tuska zmalało chyba znacznie. No niemniej jednak teraz ma takie bezpieczne stanowisko nazywane stanowiskiem prezydenta Unii Europejskiej. Ma immunitet dożywotni, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w żadne sądy. Nie może za nic być skazany, choćby już niezbicie mu ukazano zbrodniczość jego działalności, jego postępowania. I tak niedawno jeszcze pan Tusk się ludziom podobał, a pan prezydent się nadal podoba. A w tym towarzystwie, które sprawuje władzę w tej chwili w Polsce, jest wielu ludzi, którzy się podobają i oni kłamią. I to można bardzo łatwo udowodnić. Są fakty, kłamią, szkodzą na wiele sposobów, są odpowiedzialni za śmierć
ludzi, są odpowiedzialni za zamach smoleński, są współpracownikami zbrodni przeciwko narodowi i tym ludziom, którzy zginęli w tym zamachu. I to można wykazać, a poza tym głoszą zasady całkowicie sprzeczne z dekalogiem. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do zamachu smoleńskiego, czy ma wątpliwości co do działania seryjnego samobójcy, czy do innych zbrodniczych poczynań takiego pana Komorowskiego, czy pana Tuska, to nie powinien mieć żadnych wątpliwości, gdy ci ludzie się otwarcie przyznają do tego, że popierają aborcję, czy popierają in vitro, czy popierają zło całkowicie sprzeczne z dekalogiem. I tym samym według prawa kościelnego, według prawa moralnego głoszonego przez Kościół, są w stanie ekskomuniki po łacinie latem sentencje. To znaczy takie ekskomuniki, która nie musi być ogłoszona przez kompetentne władze kościelne, przez biskupa, tylko obowiązuje ipso facto. Jeżeli ktoś publicznie popiera in vitro, jest w stanie ekskomuniki latem sentencje. Tak dzieje się w przypadku pana prezydenta i byłego premiera i innych z tej czołówki, prawda, władców tej trzeciej RP, PRL-BIS. W związku z tym, jeżeli ci ludzie podają się za katolików, publicznie przyjmują Komunię Świętą i znajdują duchownych, także hierarchów, którzy Komunii Świętej świętokradzkiej im udzielają, sieją niesłychane zgorszenie. To znaczy, że można być fałszywym katolikiem, a zarazem udawać prawdziwego katolika. To znaczy, że można popierać zło, głosić antydekalog w miejsce dekalogu, a zarazem zajmować pierwsze miejsca w ławkach czy krzesłach kościelnych i być widziany na ekranie telewizora jako osoba pobożna, która przyjmuje komunię świętą. A jeszcze jakiś duchowny i to nieraz wysokiej rangi Komunii Świętej takiej osobie udziela i wielu prostych ludzi sobie myśli, tak, no za PRL-u to mieliśmy władzy ateistów, ludzi, którzy walczyli z wiarą, walczyli z Kościołem, natomiast teraz mamy władzy katolików, no to właściwie z czego się tutaj smucić, prawda? Jakaś bardzo ważna przemiana się w Polsce dokonała, ponadto jeszcze można publicznie, czy choćby w niezależnych mediach, czy na takich spotkaniach jak to, czy innych, można publicznie mówić to, co człowiek myśli i niekoniecznie jest się zaraz zabity przez seryjnego samobójcę, czy też pociągnięty do karnej odpowiedzialności. Niekoniecznie. Może tak nastąpić, a może tak nie nastąpić. Wielu ludzi mówi odważnie różne rzeczy i żyje. I wielu na takiej ocenie, a jeszcze do tego można budować kościoły, jeżeli się ma pieniądze, można wydawać różne publikacje katolickie wartościowe, mogą być media katolickie, takie jak Telewizja Trwam, czy Radio Maryja, czy media diecezjalne katolickie. I co? Wolno. No to mamy wolność, to znaczy, że Kościół ma swobodę działania w ojczyźnie, to znaczy, że Polska zmierza w dobrą stronę. I o co tutaj walczyć właściwie? No owszem, zagospodarować tę wolność. Tak, na pewno starać się, żeby było lepiej. Oczywiście tak, ale generalnie biorąc, trzecia RP jest czymś zasadniczo różnym od PRL-u. Tymczasem walka z wiarą, walka z Kościołem, walka z ludźmi, którzy odważnie głoszą prawdę, trwa, ale realizowana w sposób bardziej przemyślny, bardziej perfidny i bardziej ukryty, zakamuflowany niż w latach PRL-u. Tamta walka wyrażała się w twardych zakazach, nie wolno i już, prawda? Rozpędzaniu różnych zgromadzeń, stowarzyszeń religijnych, ograniczaniu prasy katolickiej, prześladowaniu ludzi wierzących w tym sensie, że nie mogli zajmować wyższych stanowisk ponad pewien pułap, jeżeli się nie zapisali do partii. W sposób brutalny, nieraz okrutny, także we wczesnej fazie połączony z zabijaniem przeciwników, aż do ludobójstwa.
przy tym połączony z kłamstwem bezczelnym, ordynarnym, takim, że każdy, kto miał elementarny, zna jakikolwiek rozsądek, no mógł wiedzieć, że to jest stek bzdur i kłamstw, prawda, co tutaj ci przeciwnicy forsują, no ale jakoś tam musimy ulec, żeby żyć. Musimy się jakoś do tego przystosować, ale wiemy, że tu my i oni, prawda, my i oni, ten podział istnieje. W tej chwili żyjemy w czasie chaosu, kiedy ten podział uległ zatarciu. Nie wiadomo, kto to my, kto to oni, nie wiadomo, co to prawda, co to kłamstwo, nie wiadomo, co to dobro, nie wiadomo, co to zło, nie wiadomo, co to miłość, nie wiadomo, co to nienawiść. W ogóle wszystko ulega jakiemuś zamąceniu, między innymi za przyczyną tej drogi, którą przewidział, zapowiedział i uzasadnił i teoretycznie opracował Antonio Gramsci, włoski marksista w latach 20., gdy stwierdził pewną nieskuteczność ludobójstwa komunistycznego i marksizmu w takiej ordynarnej postaci, w jakiej on był forsowany, nawiązał do neomarksizmu, do szkoły frankfurckiej i ukazał inną możliwość zwycięstwa, do którego w zbyt nagły, okrutny i otwarcie zakłamany sposób marksizm socjalistyczny, komunistyczny w tej takiej fazie walki okrutnej z ludźmi, z narodami zdążył i celu swojego jednak nie osiągnął, wzbudzając częstokroć ludzki sprzeciw. Chodziło o to, żeby iść przez instytucje, żeby wszystkie ważne instytucje podporządkować ideologiom sprzecznym z prawdą, sprzecznym z dobrem, sprzecznym z człowieczeństwem, sprzecznym z wiarą, sprzecznym z kulturą, tradycją i tym, co w człowieku najważniejsze. A najważniejszy w człowieku jest obraz Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Oto człowiek nie jest więc według tych nowych ideologii istotą stworzoną przez Boga, tylko jest twórcą. Stwórcą dowolnych poglądów, które z jakichś przyczyn mu pasują. Człowiek nie jest istotą zbawioną przez Boga w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, tylko człowiek zbawia siebie sam. Sam siebie stwarza, sam siebie zbawia, sam określa, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest miłością, co jest nienawiścią, co jest dobrem, co jest złym, czyli spełnia to, co spełnili za namową diabła pod postacią węża nasi prarodzice, gdy sięgnęli po owoc wiadomości dobra i zła. Istotą spożycia owocu z drzewa wiadomości dobra i zła było przypisanie sobie władzy nad dobrem i złem. Aż postanowienie, co dobre, a co złe, niezgodnie z aktem stwórczym Boga, z wolą Boga i z prawem Bożym, zapisanym zresztą nie tylko w objawieniu, które potem nastąpiło, ale początkiem objawienia było: spożywajcie owoce z drzewa życia, a nie spożywajcie owocu z drzewa poznania dobra i zła. To był ten początek objawienia woli Bożej naszym prarodzicom i w ogóle ludziom ludzkości. Potem to objawienie następowało, aż po objawienie zawarte w Nowym Testamencie, w Ewangelii, w księgach Nowego Testamentu. Otóż przytoczę taką anegdotę z własnego doświadczenia. Nie jestem egzorcystą. Mam prawo, tak jak każdy katolik, wymawiać, czy w jakimś małym gronie, czy prywatnie, czy publicznie, proste egzorcyzmy, choćby te, które odmawiam przed placem namiestnikowskim na krakowskim przedmieściu co miesiąc, 10 dnia każdego miesiąca. Potężna niebios królowo i pani aniołów. Może na koniec w całości powiemy sobie te egzorcyzmy. I drugi, święty Michał Archaniel, broń nas w walce przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Natomiast uroczyste egzorcyzmy można odmawiać, gdy jest się egzorcystą, gdy ma się ten urząd zatwierdzony przez władzę kościelną, albo ma się osobiste pozwolenie ze strony biskupa wraz z jego błogosławieństwem. Nieraz mi się zdarzyło, że na początku lat 90. miałem takie pozwolenie od biskupa i jego błogosławieństwo i uczestniczyłem wraz z grupą osób świeckich w uroczystych egzorcyzmach, prowadziłem je nad osobą opętaną. Modliłem się któregoś dnia w kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej w Warszawie. Kościół był pusty. Wszedł do kościoła młody człowiek, powiedział: mam narzeczoną, ja jestem prawdzie niewierzący, ale
ale mam narzeczoną katoliczkę i chciałbym się z nią ożenić. Tymczasem ona ma ogromne problemy, nie wiadomo jakiej natury. Wydawało się, że problemy psychiczne, dlatego chodziła do różnych psychologów, psychiatrów, leczyła się w szpitalu psychiatrycznym, brała różne leki. Nic jej to nie pomogło i taka myśl mi zaświtała, mówi ten młody człowiek, który się deklaruje jako ateista, że skoro psychologowie, psychiatrzy nie pomogli, to spróbuję pójść do księdza. No i tak sobie zajrzał do kościoła, widzi, jest ksiądz, który się modli, podchodzi, pyta, czy może przyprowadzić swoją narzeczoną i czy ksiądz z nią porozmawia, może się nad nią pomodli, a nuż to coś jej pomoże. Trzeba spróbować. No i mówię, proszę bardzo. Przedstawił mi tę narzeczoną za następnym razem, rzeczywiście ją przyprowadził. Rozmowa z nią była dosyć spokojna, dosyć rzeczowo powiedziała o swoich problemach. Ja nabrałem pewnych podejrzeń, że rzeczywiście jej udręka, o której powiedziała, jej depresja, w którą wpadła i jakieś dziwne manifestacje, zjawiska, które się w niej dokonywały, poprzez te tak zwane lucida intervalla, czyli takie okresy, kiedy z nią można było zupełnie normalnie i spokojnie rozmawiać na temat tych udręk i problemów. Nabrałem przekonania, że jest to sprawa uzależnienia demonicznego, może nawet opętania. I po rozmowie i modlitwie i pewnych postach, które podjęło szereg osób i intencji, zdecydowaliśmy się, oczywiście po uzyskaniu zgody biskupa i jego błogosławieństwa, zdecydowaliśmy się podjąć właśnie modlitwę o charakterze uroczystego egzorcyzmu, w tymże w kościele, w tym czasie, kiedy nie było tam żadnych nabożeństw, kiedy nie było w kościele wiernych. I te egzorcyzmy jakiś czas trwały i diabeł rzeczywiście zaczął się dosyć prędko ujawniać, manifestować swoją obecność przez jakieś dzikie wrzaski, przez jakieś bluźnierstwa, które ta dziewczyna brała swojej woli, zresztą zniewolona, wypowiadała, przez jakieś szamotanie się, przez jakieś ujawnienie pewnej siły, znacznie przekraczającej zdolności takiej młodej osoby, co ją było trzymać. No i wszystko to, co znajduje wyraz w różnych publikacjach właśnie na temat egzorcyzmów się ujawniło. No i na koniec padło pytanie już po szeregu takich spotkaniach. Padło pytanie do demona, który się ujawniał. Przedstaw się, kim jesteś? Jak się nazywasz? No powiedział, jestem Bogiem kłamstwa i prawdy. Oczywiście jest to kłamstwo, bo szatan nie jest Bogiem, jest stworzeniem Bożym jako anioł, prawdzie zbuntowany, upadły, ale mający pewną naturę anielską, której nie utracił. I życie wieczne, istnienie wieczne, może nie tyle życie, to co nazwać życiem, istnienie wieczne, którego nie utracił. Jak więc rozumieć to określenie, jestem Bogiem kłamstwa i prawdy? Tak oto, że mogę w dowolny sposób prawdą i kłamstwem manipulować. Na przykład kłamstwo nazywać prawdą, prawdę nazywać kłamstwem. Sporządzać dowolne mieszanki prawdy z kłamstwem po to, żeby podawać się ludziom i ich truć w ten sposób. Mogę łączyć prawdę z kłamstwem na zasadzie tak, ale nie. Nie, ale tak. Jestem za, a nawet przeciw. Mogę propagować wewnętrzną sprzeczność, na przykład w postaci fałszywego katolicyzmu, prawda? Czyli z jednej strony deklaracje jestem katolikiem, a z drugiej strony świętokradzkie przyjmowanie Komunii Świętej w sytuacji, gdy ktoś szerzy zło, czy też popiera zło. I diabeł ma tu bardzo wiele sposobów, żeby prawdę z kłamstwem łączyć. I to łączenie prawdy z kłamstwem jako metodę diabelską zawarł w swojej książce taki katolicki pisarz francuski, Georges Bernanos, który najpierw chciał sportretować działanie diabła w człowieku w książce Pod słońcem szatana, a później napisał książkę o tytule Messie Winne. Messie Winne. Co ten tytuł znaczy? Messie Winne. Pan tak nie. Pan tak i nie jednocześnie.
No i przedstawił w taki bardzo sugestywny sposób i pogłębiony, mądry, właśnie taką ludzką postać, która jest jakby wcieleniem złego ducha. Oczywiście człowiek nie jest wcieleniem złego ducha, nie może być wcieleniem złego ducha, duch się nie wciela, ale w człowieku działa i podporządkowuje go swojej woli. Otóż takich mesji w tej chwili władzy w Polsce mamy bardzo dużo. To wszystkie chyba czołowe stanowiska zajmują ludzie tego pokroju, co ten właśnie Messie Wien z książki Bernanosa. Być może jeszcze czytelnie zostały zlikwidowane, a książki nie poszły na makulaturę, no to być może tę książkę można jeszcze znaleźć. Ona była wydana chyba na początku lat 60. O ile pamiętam. Chyba przez Pax, przez ówczesne wydawnictwo paksowskie, gdzie tam sporo dobrej literatury katolickiej udawało się jakoś w niedużych nakładach wydać. Czyli jakimś elementarnym rozeznaniem w dziedzinie wiary i w dziedzinie rozumu. Ktoś nie ma wiary, ale ma rozum. Sam rozum pozwala odróżnić prawdę od kłamstwa, dobro od zła, miłość od nienawiści, światło od ciemności. Jeżeli człowiek ani z wiary użytku nie czyni lub jej nie ma, ani rozumu nie ma, bądź tak ukryty, że użytku z niego nie czyni, wtedy nie jest zdolny w ogóle do elementarnych rozróżnień. A co jakiś czas jest mu wszystko jedno. Wszystko jedno, byle jakoś przeżyć z dnia na dzień, bo jak powiada wojak Szwejk, nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No więc póki jakoś jest, no to jakoś tam żyjemy i cieszyć się z tego, prawda? Może być jeszcze gorzej, aby nie było gorzej. Bo jak wiadomo, lepiej już było. No pytanie do Radia Erwań to słynne, prawda? Czy będzie lepiej? Radio Erwań odpowiada, lepiej już było. Chyba też tak o Polsce można powiedzieć, bo nawet w czasach PRL-u, zwłaszcza późnego, pod innymi względami było lepiej niż teraz. Przynajmniej w dziedzinie tych elementarnych rozróżnień, które pozwalały człowiekowi się jakoś w tym świecie orientować. Prawda? W tej chwili weszliśmy w czas chaosu, zamętu, gdy chodzi o słownictwo, gdy chodzi o myślenie, gdy chodzi o jakieś elementarne rozróżnienia, które człowiekowi są do życia koniecznie potrzebne. No bo co to za życie, prawda? W ogóle traci jakąkolwiek orientację, a myślę tylko o tym, żeby przed czymś uciec, a coś osiągnąć, żeby swoje potrzeby, zwłaszcza niskie potrzeby fizyczne jakoś zaspokoić. Jeżeli nie da się tutaj zaspokoić, no to szukać innego miejsca na zasadzie ibi patria, ubi bene, tam ojczyzna, gdzie jest dobrze. Oczywiście nie chcę czynić żadnych zarzutów tym, którzy z Polski wyjeżdżają, bo nie da się w Polsce żyć. Wielu ludzi mówi, że już wyjechałem z Polski albo wyjadę, bo tutaj nie da się żyć. I rzeczywiście rozumiem tych, którzy stwierdzili w pewnym momencie, że w Polsce takiej, jaka jest, nie da się żyć. Co więcej, można Polskę budować poza Polską. Ja z ogromną satysfakcją znajduję Polskę w Belgii, gdzie w tym roku byłem, w Paryżu, gdzie w tym roku, wszystko dzięki zasłudze pana Wojciecha Sumińskiego, bo ja bym się nigdy z Polski nie ruszył bez mojego przewodnika i przyjaciela. W Londynie, gdzie niedawno byłem, no i teraz w Toronto, w Kanadzie, gdzie jestem, no i mam poczucie, tu jest Polska. Może nawet pod niektórymi względami bardziej tutaj jest Polska niż w obrębie tych granic naszej biednej ojczyzny, skazanej na rozdrapanie, rozkradzenie, zniszczenie i w końcu na śmierć jako naród, jako państwo, jako kultura, jako tradycja, jako duch, jako wiara. I to się czyni w tej chwili w sposób znacznie bardziej perfidny niż w latach PRL-u, między innymi poprzez instytucje, sztuka, kultura, teatr, literatura, media, edukacja, przedszkola i tak dalej, poprzez wszelkie instytucje, które jakoś człowieka kształtują albo deformują i niszczą. Wdrażanie tych ideologii irracjonalnych, bezsensownych, głupich w kategoriach rozumu i całkowicie sprzecznych z wiarą również, ale wiara i rozum idą razem. Otóż powiem przykładowo o kilku takich ideologiach, które zresztą ze sobą współdziałają.
I rezultat działania tych ideologii jest wspólny, ten. Człowiek ma być przerobiony w ten sposób, żeby przestał myśleć, przestał wierzyć, a kierował się wyłącznie popędami i prymitywnymi, niskimi uczuciami. Natomiast jeżeli cielesność komuś nie wystarcza, są tacy ludzie, którzy nie znajdują satysfakcji w przyjemnościach cielesnych, zaspokojeniu cielesnych pożądań i potrzeb. Chcą się zrealizować w sferze ducha. No to nic prostszego, forsuje się fałszywą duchowość, duchowość demoniczną, duchowość spirytystyczną, magiczną, okultystyczną na wiele sposobów i już dzieciom takie formy duchowości się proponuje. Znaczy proponuje się i wdraża się rozwiązłość seksualną, postawę konsumpcyjną już od przedszkola, myśl tych nowych ideologii i zarazem deprawuje się już od dziecka ludzi duchowo, dając możliwość wyżycia się w sferze ciała i wyżycia się w sferze ducha, albo w obu sferach jednocześnie. No bo jedni łączą jedno z drugim i cieleśni się wyżywają duchowo, a inni są bardziej uduchowieni, no to wchodzą na drogę fałszywej duchowości, albo bardziej cieleśni, no to wchodzą na drogę zaspokojenia cielesnych potrzeb i człowiek uważa, że realizowanie się w ten sposób zupełnie wystarczy, niczego więcej nie trzeba, jeżeli już ta możliwość zrealizowania się kończy, no to wyprowadzi się z tego świata przez tak zwaną eutanazję, prawda, dobrą śmierć, samobójstwo wspomagane. A zawczasu nie dopuścić do życia tych ludzi, gdy się przewiduje, że satysfakcji i przyjemności cielesnych im życie nie dostarczy, bo są powiedzmy upośledzeni, bo są obciążeni zespołem Downa, czy jakimiś innymi formami upośledzenia, kalectwa, niedorozwoju, które można z dużym prawdopodobieństwem albo z pewnością wykryć i wtedy te dzieci w fazie rozwoju w łonie matki skazuje się na śmierć, bo jakby się przewiduje, że tylko będą przedmiotem cierpienia ich bliskich, a same też będą cierpiały. Wobec tego, skoro cierpienie jest złem, życie ludzkie traci sens, jeżeli znaczone jest cierpieniem, tak myślą oni, to wtedy lepiej to życie zawczasu zlikwidować albo je skrócić. I przykład taki najbardziej może znany i głośny w tej chwili pogańskich nihilistycznych ideologii jest to ideologia gender. Ideologia gender, która opiera się na odmówieniu jakichkolwiek praw Bogu Stwórcy wobec człowieka. Człowiek stwarza siebie sam, także stwarza siebie sam jako mężczyzna lub kobieta, czy to na zasadzie kultury, która cywilizacji, która może być tak ukształtowana, żeby męskość i kobiecość zatrzeć w świadomości ludzi, aż do postawy po prostu wyboru. Ktoś sobie wybiera, prawda, taką rolę czy inną rolę, jak mu to odpowiada, a nawet zmienia swój wybór. Powiedzmy, teraz jest kobietą, potem będzie mężczyzną, potem będzie znowu kobietą, potem będzie znowu mężczyzną i takie patologiczne sytuacje się w tej chwili zdarzają. Albo ktoś jest kobietą i mężczyzną jednocześnie, prawda, więc są różne organizacje, są różne tworzenie różnych praw, które sprzyjają. No akurat przejechaliśmy się dzisiaj z Wojciechem i jeszcze z naszym przewodnikiem, kierowcą ulicą Kościelną, Church Street, prawda? No i tam mnóstwo tych flag tęczowych i nawet przejścia tęczowo zaznaczone i, no i tam i geje, prawda, lesbijki, tam transseksualiści, biseksualiści, czy nie wiadomo jeszcze kto. Jakoś się tam zadomowili, tam im jest dobrze, są u siebie. Ale zarazem chcą swoje chore przekonania narzucić innym, poczynając od edukacji przedszkolnej i szkolnej. W wielu krajach jest to przymusowy terror, przymusowe narzucanie seks edukacji genderowej dzieciom i takie uśpienie świadomości moralnej rodziców, żeby się na to zgodzili. No jest pewien kamuflaż. Każda zła ideologia, choćby ta ideologia gender, ma pewną warstwę kamuflażu. Nam chodzi o tolerancję, nam chodzi o to, żeby szowinistyczne, męskie świnie nie biły tych biednych kobiet, nie znęcały się nad
kobietami. No więc znajduje się proletariat zastępczy. W czasach marksizmu realizowanego w ustroju komunistycznym czy socjalistycznym był proletariat, no to wiadomo, robotnicy, prawda? W tej chwili, no przynajmniej w Polsce, robotników jest coraz mniej, bo wszystkie zakłady pracy duże zostały zlikwidowane, prawda? Po prostu komuniści się zawiedli na robotnikach. Obrazili się na robotników, stwierdzili, że robotnicy są niewdzięczni, myśmy na nich stawiali, oni nas zdradzili, wobec tego klasy robotników trzeba zlikwidować, likwidując przemysł. I to się im zresztą udało. Rzeczywiście robotników nie ma. No ale ta ideologia musi ludzi dzielić i musi głosić nienawiść. No więc gdzie jest teraz ten proletariat zastępczy? No więc proletariat zastępczy to są te biedne, uciskane i bite przez szowinistyczne męskie świnie kobiety, czyli trzeba wkroczyć do życia rodzinnego, niby broniąc ładu i spokoju w życiu rodzinnym, przeciwko przemocy w rodzinie, prawda? Takie ustawy się teraz wprowadza, forsuje i uchwala. I trzeba bronić tych biednych właśnie gejów, te biedne lesbijki czy innych tam zboczeńców, którzy są tak strasznie krzywdzeni, represjonowani, poniżani w społeczeństwie, a tymczasem trzeba ich właśnie wywyższyć, uprzywilejować, obronić, tak żeby każde słowo na ich temat, słowo prawdy, można było określić jako mowę nienawiści, jako szerzenie nienawiści. I w ślad za tym idą decyzje ustawowe, idzie system edukacyjny i już dzieciom w przedszkolu się forsuje takie programy, które zachęcają chłopców, żeby się zachowali jak dziewczynki, dziewczynki, żeby zachowały się jak chłopców, a następnie zachęcając do praktyk seksualnych, czy to indywidualnych, czy między sobą od wczesnego dzieciństwa. Czyli uczenie masturbacji, czy osobistej, czy wzajemnej, zachęcanie do aktywności seksualnej rozumianej jako zaspokojenie sztucznie zresztą rozbudzanych potrzeb, gdy chodzi o wczesne dzieciństwo, ale rozbudzanych natrętnie, nachalnie i kształtowanie młodego człowieka w ten sposób, żeby uważał, że potrzeba seksualna jest czymś, co absolutnie mam prawo zaspokoić w jakikolwiek sposób, z pewnymi wyjątkami w tej chwili, ale te wyjątki mogą być stopniowo eliminowane. Jest to zorganizowana, edukacyjna, instytucjonalna pedofilia. Kształtuje się dzieci tak, żeby były podatnym narzędziem dla dorosłych pedofilów i żeby czerpały z tego satysfakcję. Najpierw satysfakcję z tego, że mają sponsorów, którzy im poza satysfakcją seksualną płacą, czego nie może dać rówieśnik. Gdy dzieci uprawiają seks między sobą, no to mogą liczyć na nagrodę w postaci loda czy ciasteczka najwyżej. Natomiast gdy uprawiają seks z osobą dorosłą, to mogą liczyć na dużą sponsoring, na dużą satysfakcję materialną. Ponadto mogą liczyć na to, że w pewnym momencie im się dana osoba znudzi i mogą ją szantażować. Przerzucić się tam na kogoś innego, a poprzednią osobę szantażować ja ujawnię, prawda, co ty ze mną robiłeś. Czeka ciebie proces, a jeżeli chcesz tego uniknąć, to płać mi haracz. Otóż ta ideologia gender, jak określił ją, jak mówił o niej jego świętobliwość wówczas ojciec święty Benedykt XVI, jest gorsza od komunizmu, gorsza od marksizmu. Podobnie wypowiedział się arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz warszawsko-praski, o ideologii gender, że jest gorsza od marksizmu, gorsza od komunizmu, bo głębiej niszczy człowieczeństwo niż ta częściowo jednak szalenie brutalna, ale zewnętrzna bardziej agresja, a nie to wewnętrzne niszczenie człowieczeństwa wewnątrz, po to, żeby ukształtować nowego człowieka, który byłby w ogóle niezdolny do tego, żeby myśleć, żeby odróżniać sprawy elementarne, jak prawda i kłamstwo, dobro i zło, żeby wierzyć, żeby czynić użytek z tego, co zawiera się właśnie w obrazie Bożym w człowieku. I jeszcze krótko powiem o innych ideologiach pogańskich, które zresztą wszystkie ze sobą współdziałają, nihilistycznych, działających w ramach tego, co Benedykt XVI określa mianem dyktatury relatywizmu.
poprawność polityczna oparta na filozofii postmodernistycznej, która kwestionuje prawdę obiektywną u podstaw. Jeżeli ktoś twierdzi, że prawda obiektywna jest, posługuje się mową nienawiści i może być karany. Zamknięty do więzienia na przykład. Jeżeli rodzice egzekwują wobec dziecka pewien model wychowania moralnego, katolickiego, chcą, żeby dziecko się modliło, zachęcają je do tego, mogą być oskarżeni o to, że stosują wobec dziecka przemoc. Przemoc w rodzinie. Na przykład dorastająca dziewczynka, ale nie mająca jeszcze 15 lat, prawda, 12-13-letnia czy chłopczyk w tym wieku, zaczynają po nocach gdzieś tam się szlajać, prawda, jak się to potocznie mówi, gdzieś tam znikać, prawda, zadawać się w jakieś relacje seksualne z byle kim i z nie wiadomo kim, i rodzice starają się dać temu tamę. Przeciwstawiają się temu. Ograniczają wolność dziecka, stosują przemoc, a więc mogą być oskarżeni o szerzenie nienawiści, o mowę nienawiści, o stosowanie niedopuszczalnego przymusu wobec własnych dzieci. Dziecko takim rodzicom może być odebrane, a rodzice mogą być ukarani. Tak się dzieje w Niemczech. Jeżeli rodzice nie zgadzają się na edukację seksy genderową ich dzieci, nie chcą, żeby dzieci chodziły na zajęcia z tej genderowej seksedukacji, żeby się uczyły masturbacji od 8 roku życia, na przykład, czy tam innych technik seksualnych, żeby aprobowały homoseksualizm, bo jakieś tam zajęcia na ten temat właśnie propagują zachowania kochających inaczej. Rodzice tego nie chcą, no to dziecko może być odebrane i dane parze gejów czy lesbijek na przykład na wychowanie, a rodzice mogą być poddani jakiejś reedukacji albo wręcz zamknięci do więzienia. Działanie niemieckich Jugendamtów to może być pewna skrajność już, ale wydaje mi się, że w innych państwach europejskich pomalutku się też takie bezprawie, takie ustawy wprowadza. Jest kolejna ideologia, która zaciera granice między ludźmi a zwierzętami, a nawet w ogóle między światem przyrody ożywionej. Jest to ideologia Greenpeace, która, tak jak każda nihilistyczna ideologia, ma swój kamuflaż. Kamuflażem jest tutaj troska o przyrodę, o ekorozwój, o ekostan, prawda? Natomiast istota tej ideologii Greenpeace polega na tym, że wśród różnych gatunków przyrodniczych gatunek ludzki jest najbardziej agresywny i najbardziej niebezpieczny. W związku z tym ograniczenie działalności człowieka jest koniecznością po to, żeby się swobodnie rozwijały różne żuczki, owady, ptarze, roślinki, prawda, rybki, prawda, zwierzątka i tak dalej. I na przykład tworzy się takie pewne enklawy, prawda, park, rezerwat jakiś przyrodniczy, oparty jest na tej zasadzie, że wyłącza się jakąkolwiek działalność człowieka. No, rezultat jest ten, że Puszcza Białowieska w Polsce w tej chwili ginie. Wyklucza się budowę obwodnicy wokół Augustowa. Niech sobie ludzie tam giną, prawda, pod tymi ciężarówkami, które przez środek miasta jadą jedna za drugą. W trosce o żuczki w dolinie, czy inne żyjątka w dolinie Rozpudy. Dolina Rozpudy bez ingerencji człowieka ginie. Prawda? Są to fakty, prawda? Ale ideologia się nie liczy z faktami, prawda? Nie liczy się z rzeczywistością obiektywną, nawet nie tylko w dziedzinie wiary, prawda? Ale w dziedzinie rzeczywistości, którą można poznać, jeżeli człowiek liczy się z tym, co się dzieje. Kolejna ideologia zupełnie bezsensowna, multikulti, prawda? Więc wszystkie kultury, wszystkie religie są równie dobre, z wyjątkiem oczywiście religii chrześcijańskiej, z wyjątkiem katolicyzmu. Dlaczego? Bo katolicyzm i chrześcijaństwo uzurpują sobie prawo do oceny, prawda, innych kultur, innych cywilizacji i innych ideologii. Na przykład mówią, że są cywilizacje tak dalece różne, że są nie do pogodzenia. Na przykład krytycznie oceniają cywilizację żydowską czy cywilizację islamu, prawda? Krytycznie oceniają inne, prawda, pogańskie religie na świecie.
nie wolno, nie, jest pełna tolerancja multikulti. Z wyjątkiem właśnie tolerancji wobec tych, którzy nie są tolerancyjni, prawda? Wolność dla wszystkich z wyjątkiem wrogów wolności, tolerancja dla wszystkich z wyjątkiem wrogów tolerancji. A któż jest największym wrogiem wolności i tolerancji, jak nie ten, który twierdzi, że jest prawda obiektywna, że jest dobro różne od zła i tak dalej. Kolejną ideologią bezsensową, irracjonalną, zupełnie nie mającą żadnego oparcia wiedzy naukowej, szkodliwą ekonomicznie, jest ideologia zwana globciem, globalne ocieplenie, prawda? Ideologia globalnego ocieplenia, czyli działalność człowieka wiąże się z wytwarzaniem dwutlenku węgla, nawet samo oddychanie wiąże się z wytwarzaniem dwutlenku węgla, dwutlenek węgla idzie do wyższych warstw atmosfery, powoduje efekt cieplarniany, powoduje podwyższenie temperatury na Ziemi, topienie się lodów, podwyższenie się poziomu oceanów i zalewanie miejscowości przybrzeżnych. No i w imię takiej bzdurnej ideologii, na przykład między innymi w imię tej bzdurnej ideologii likwidowano i likwiduje się przemysł w Polsce i energetykę opartą na węglu. Fałszuje się natomiast te bezsensowne wiatraki, prawda, różne, drogie mało skuteczne i powodujące wielkie szkody dla okolicznych mieszkańców i zmianę własności ziemi, prawda, bo ziemia pod wiatrakiem staje się własnością kogoś innego czy jakiejś instytucji. I te różne właśnie ideologie razem wzięte zmierzają do tego, żeby ludzi na świecie było jak najmniej i żeby ludzie byli przerobieni, żeby obraz Boży w człowieku uległ całkowitej destrukcji. Ponieważ wymiarem obrazu Bożego w człowieku jest zdolność do tworzenia wspólnoty. Wspólnoty z Bogiem, ale też wspólnoty międzyludzkiej, poczynając od małżeństwa i rodziny. Dlatego obrona obrazu Bożego, obrona człowieczeństwa wymaga obrony prawdy. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko bronił prawdy, głosił prawdę. Prawdę o Bogu i prawdę o człowieku. Wymaga obrony rozumu. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, taki jak i inni kaznodzieje głoszący Słowo Boże, jeżeli stosują to Słowo Boże do spraw ludzkich, konkretnych, jakie się dzieją, nie poprzestają na ogólnikach, bronią rozumu liczącego się z faktami, prawda? Coś człowiekowi szkodzi, coś człowiekowi pomaga. Jest szczęście, które się zamienia w nieszczęście, jest nieszczęście po ludzku biorąc, które może się zamienić w szczęście w porządku wiary i rozumu. Z dobra pozornego, płytkiego może wyniknąć zło, natomiast ze zła, jeżeli wierzymy i modlimy się, może wyniknąć dobro, zwłaszcza ze zła doświadczonego. Ale także ze zła grzechu może wyniknąć dobro. Człowiek na drodze grzechu może dostąpić Bożego miłosierdzia i tego wszystkiego bronił ksiądz Jerzy Popiełuszko, spowiadając, odprawiając Prześwięte, broniąc krzyża, znosząc krzyż, prosząc innych, żeby krzyże przynosili, broniąc krzyży wyrzucanych ze szkół wówczas w czasie stanu wojennego w latach 80. A co szczególnie ważne w jego kaznodziejstwie, bronił wspólnot. Broni wspólnot rozbijanych, wspólnot krzywdzonych, wspólnot niszczonych, wspólnoty rodzinnej, rodzin, prawda, rozbijanych, krzywdzonych, choćby przez aresztowanie, prześladowanie członków rodziny w sposób nieraz ogromnie brutalny. Broni wspólnoty kościoła i wspólnoty narodowej, wspólnoty narodu. I bronił tych spraw społecznych, do których człowiek ma prawo, aby je realizować. Dobra społecznego, dobra wspólnego. Dlatego społeczne nauczanie księdza Jerzego jest wezwaniem do tego, żeby poddać się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko głosił Jezusa Chrystusa właśnie w wymiarze społecznym Jego królewskiej władzy, Jego panowania. Dlatego z nauczania księdza Jerzego można wyprowadzić i trzeba wyprowadzić wezwanie do intronizacji Jezusa Chrystusa jako króla narodów, króla Polski.
jest szereg innych dróg i innych bodźców, które do tego prowadzą. W oparciu o Pismo Święte można wykazać słuszność, nawet konieczność intronizacji Jezusa Chrystusa na tle Polski. W oparciu o społeczną naukę Kościoła, zwłaszcza encykliki Piusa XI, Quas Primas Ubi Arcano, czy wypowiedzi społeczne Piusa XII. A także i w Soborze Watykańskim II tekstach soborowych też można znaleźć takie teksty i wypowiedzi, które wspierają intronizację rozumianą jako poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa. Następnie przez to, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był wierny modlitwie różańcowej do końca. Ostatnia jego posługa kapłańska była odmówieniem różańca części bolesnej i wygłoszeniem 5 rozważań do kolejnych tajemnic bolesnych różańca świętego. To było nabożeństwo różańcowe, które prowadził kościele świętych braci polskich męczenników na Wyżynach Bydgoszczy. Miał sobą różaniec cały czas, odmawiał różaniec, jego grób ma postać różańca przy kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Różańcem się posłużono po to, żeby jakby zakamuflować, oszukać jego ostatnią drogę. Wyjęto jemu różaniec, gdzieś tam podrzucono, żeby wskazać jakieś miejsce, gdzie on mógł być. I to związanie posługi księdza Jerzego, nawet jego męczeństwa z różańcem jest wielkim wezwaniem, by po to narzędzie sięgnąć, modlić się na różańca. Ponieważ w tradycji Kościoła istnieją takie szczególne formy modlitwy różańcowej, krucjaty różańcowe, trzeba się zastanowić nad sensem włączenia się do krucjaty różańcowej, która w Polsce została ogłoszona przeszło 3 lata temu, w połowie czerwca roku 2011, jako liczy się 10. krucjata w dziejach Kościoła. Każda krucjata różańcowa poprzez wezwanie Matki Najświętszej, wezwanie, by wkroczyła w nasze dzieje i wzięła w obronę to dobro, którego my słabsi bronimy wobec ataku zła, a po stronie zła są ludzie silniejsi od nas. Każda krucjata różańcowa prowadziła do owocu tej krucjaty, który polegał na zwycięstwie słabszych po stronie dobra przeciwko silniejszym po stronie zła. Dlaczego słabsi po stronie dobra mogli takie zwycięstwo odnieść? Dlatego, bo wkraczała Matka Najświętsza ze swoją mocą przewyższającą moc ludzką. Pierwszą krucjatą różańcową była krucjata dominikańska we Francji w XIII wieku przeciwko herezji albigensów, czyli Katarów. Różaniec wtedy Matka Najświętsza dała świętemu Dominikowi, powiedziała, nauczyła go odmawiać różańca i wezwała do krucjaty różańcowej za ojczyznę i ta krucjata doprowadziła do pokonania owej herezji, kiedy inne środki, także kaznodziejskie, okazały się niewystarczające. W dziejach Kościoła taka bardzo znana krucjata różańcowa poprzedziła zwycięstwo floty chrześcijańskiej słabszej nad znacznie potężniejszą flotą islamu, flotą turecką pod Lepanto 7 października roku 1571. Po tym zwycięstwie ówczesny papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej 7 października, obchodzone przecież co roku. W dalszym ciągu niebawem ono będzie. Cały październik zresztą jest miesiącem różańcowym. Krucjata różańcowa poszedziła zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem przez polskie rycerstwo pod wodzą króla Jana III Sobieskiego i krucjata różańcowa szeroko krótkotrwała, ale bardzo intensywna, przekraczająca granice Polski. No, wtedy te granice Polski się kształtowały zresztą. Poprzedziła zwycięstwo nad bolszewikami w roku 1920. Jednym z owoców tej krucjaty, poza w ogóle zwycięstwem, no to najważniejszy owoc, był cud nad Warszawą. Ukazała się Matka Najświętsza nad Warszawą w nocy z 14, tuż przed świtem, z 14 na 15 sierpnia roku 1920. No i komu się ukazała? Bolszewikom, żołnierzom bolszewickim. Żołnierze polscy byli zwróceni tyłem do Warszawy, bo bronili stolicy, więc może niektórzy widzieli ten cud, ale wielu pewnie nie widział. Natomiast żołnierze bolszewicy szli do przodu, przekonani, że Warszawę zdobędą.
a i Polskę zdobędą i po trupie Polski ruszą dalej sprzymierzenie z komunistami niemieckimi, pokonają całą Europę. Liczyli na sojusz niemiecko-rosyjski, który zresztą nastąpił później i był czynnikiem sprawczym II wojny światowej, a dzisiaj sojusz rosyjsko-niemiecki jest czynnikiem sprawczym niszczenia Polski. No innymi metodami, jeszcze metody militarne zostały zastosowane, ale są inne. Nieraz może i bardziej skuteczne. Otóż Matka Boża okazała się nad Warszawą, okrywając stolicę swoim płaszczem i broniąc tym samym Warszawy. Na czele zresztą stanęła polskiej husarii, która była zaraz za nią i obok niej modlili się święty Stanisław Kostka i święty Andrzej Bobola. I gdy żołnierze bolszewicy to spostrzegli, wpadli w panikę, zaczęli w taki sposób chaotyczny, skoordynowany uciekać. I to się, nie tylko to, ale to się przyczyniło do zwycięstwa zwanego cudem nad Wisłą. A o tym, że Matka Boża się okazała żołnierzem bolszewickim, wielu tych żołnierzy polskiej niewoli czy polskich szpitalach, gdy byli ranni, potwierdziło i publicznie stwierdzili to kardynał Aleksander Kakowski w swoim świadectwie, w swoich wspomnieniach o roku 1920 i ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz. Czyli te dwie postacie o wielkim autorytecie w Kościele Polski II Rzeczpospolitej Polskiej Międzywojennej potwierdziły świadectwa żołnierzy bolszewickich, że Matka Boża rzeczywiście im się ukazała i to ukazanie się Matki Boży przyczyniło się do odparcia ataku bolszewickiego na Warszawę i tego zwycięstwa, które się potem dokonało. O tym boju prowadzącym do zwycięstwa mówił w takich przejmujących słowach ksiądz Antoni Szlagowski, słynny warszawski kaznodzieja, późniejszy arcybiskup i proboszcz parafii świętej Barbary w Warszawie na Koszykach. A z jego rąk, z jego posługi otrzymał sakrament bierzmowania w roku 1954. Czyli ile? 60 lat temu. I on wtedy prowadził przeświętą pogrzebową w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej, gdzieś to jest katedra Polowa Wojska Polskiego. Prowadził przeświętą pogrzebową księdza Ignacego Skorupki, który poległ właśnie w osobie koło Radzymina, idąc na czele z krzyżem wzniesionym do góry, na czele młodzieży, którą prowadził do walki z bolszewikami i wtedy w kazaniu swoim wołał: u wrót Warszawy toczy się bój, ważą się losy Polski, losy Europy się ważą. Czy Polska będzie, czy Europa będzie, bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym. I te słowa nabrały teraz jakiegoś niebywałego znaczenia, aktualności. Rzeczywiście, w Polsce toczy się bój. Czy Polska będzie, czy Europa będzie. I bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym. Nie tylko z takimi czy innymi siłami politycznymi, którzy mniej lub bardziej diabłu się wysługują. Z pewnością diabłu się wysługują siły polityczne, które kierują trzecią RP w tej chwili. I korzystają z pomocy piekła. No ale jeżeli my sięgniemy po pomoc nieba, za pomocą udziału w krucjacie różańcowej, no to odniesiemy zwycięstwo nad przeciwnikiem. Niech ta krucjata różańcowa się wreszcie w Polsce rozwinie. Na razie objęła ona no sto kilkanaście tysięcy tych, którzy się zgłosili. Uczestników jest pewnie więcej, nie wszyscy się zgłosili, ale to nie jest tyle, ile powinno być. Gdy Węgry w wyniku II wojny światowej wpadły pod okupację sowiecko-komunistyczną, ksiądz prymas Józef Mincenti powiedział, że Węgry ocaleją, jeżeli dziesiąta część Węgrów sięgnie po różaniec i rozpocznie krucjatę różańcową za ojczyznę. I tak się stało, ale po kilkudziesięciu latach biskupi węgierscy z prymasem Józefem Erdo na czele wezwali do krucjaty za ojczyznę różańcowej na Węgrzech i stopniowo chyba 2 miliony Węgrów w tej chwili już i w kraju za granicą modli się na różańcu w duchu krucjaty różańcowej za ojczyznę. I pierwszym owocem tej krucjaty już był upadek
rządów socjalistycznych, socjalistów, którzy Węgry niszczyli, którzy kłamali, zresztą przyznali się do tego, co zostało nagrane i upublicznione, więc na tej samej zasadzie, na jakiej zostały nagrane i częściowo upublicznione zwierzenia tych czołowych polityków Polski. O ile jednak na Węgrach ujawnienie, że władza kłamie, zrobiło mocne wrażenie, o tyle na Polakach przyznanie się tych władców, że kłamią, właściwie nie zrobiło wielkiego wrażenia. Czyli pod tym względem Polacy w ogóle się różnią. Chociaż katolicyzm w Polsce jest znacznie bardziej obecny w życiu narodowym i państwowym niż na Węgrzech. Przy tym katolicyzm na Węgrzech jest skojarzony z monarchią habsburską, prawda? Czyli jednak bardziej z Austrią może niż z Węgrami, natomiast katolicyzm w Polsce jest bardzo oparty o patriotyzm, o jedność także narodową, jedność Kościoła z narodem. I dobrze byłoby, żeby także do wszystkich państwa się zwracam z taką prośbą. Odmawiacie codziennie różaniec i włączcie się do krucjaty. No taki dziesiątek różańca codziennie, ale systematycznie codziennie odmówić w intencji, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi Ewangelii, aby spełniony był w Polsce ślub jasnogórskiego narodu z 26 sierpnia, uroczyście odczytane wobec 1956 roku, wobec milionowej rzeczy wiernych na Jasnej Górze. Druga sprawa, która może Polskę uratować, o której wspomniałem, to intronizacja Jezusa na Króla Polski. Jeżeli będą pytania, to na nie spróbuję odpowiedzieć. I trzecia sprawa, która Polska Rosję i inne narody może uratować, to oddanie Rosji niepokalanemu sercu Maryi zgodnie z żądaniem Matki Bożej Fatimskiej, które do dzisiaj nie zostało spełnione. Sprawy na razie nie rozwijam. Jeżeli będzie pytanie, to możemy do tego wrócić. Przekazuję mikrofon sąsiadowi Wojciechowi Sumnickiemu.